Dzień dobry. Zapraszam na kolejną lekcję poświęconą awangardom sztuki pierwszej połowy XX wieku. Dzisiaj spotkanie z surrealizmem. A więc jesteśmy już w okresie międzywojennym, gdy w Paryżu kształtował się surrealizm. Tworzyła go grupa artystów, z których część byli wcześniej dadaistami. W tej grupie byli Francuzi, ale też i Niemcy. Przewodził im krytyk, teoretyk sztuki, filozof André Breton. Spotykali się, by penetrować nieznane, tajemnicze rewiry śnienia, snów. Albowiem już wcześniej większość z tych twórców, którzy się tu właśnie w tej grupie formowali, jako przyszli surrealiści, mieli na swoim koncie dzieła lub interesowali się kwestią właśnie snów, wyobrażeń, cennych marzeń. A pamiętać też trzeba, że w tym okresie docierają do Paryża także i odgłosy poszukiwań badawczych Zygmunta Freuda, psychoanalityka, badacza, który postanowił leczyć swoich pacjentów, analizując ich sny, a także poddając ich hipnozie, czyli stanowi snów wprowadzony w sposób sztuczny. I tak doszło do ukształtowania się szeregu działań, praktyk, z których wyrósł surrealizm. Na ekranie widzimy definicję słownikową terminu surrealizm jako ruchu intelektualnego pragnącego uniezależnić wyobraźnię artysty od form logicznego myślenia, opierając twórczość na skojarzeniach płynących z podświadomości i marzeń sennych wyrażających się w niepowiązanych ze sobą obrazach fantastycznych, nienaturalnych zestawieniach i kompilacjach. Głównym dążeniem surrealistów było pełne wyzwolenie osobowości człowieka podjęte jako ujawnienie utajonych pragnień, marzeń, przytłoczonych i zepchniętych pod świadomość przez prymat rozumu, rozsądku i obowiązku. Program surrealizmu nie miał charakteru estetycznego. Traktowany był jako światopogląd, doktryna, stanowisko filozoficzne. Surrealizm otworzył przed twórcami i odbiorcami nowe obszary wyobraźni. Wpłynął na kształtowanie się sztuki popularnej. Tyle w tych punktach zawarte zostały treści. Teraz próbujemy się przyjrzeć im z bliska i poznać historię surrealizmu i jego dokonania. Ale na początek tych dwóch dżentelmenów, którzy w kształtowaniu się tego kierunku artystycznego odegrali bardzo istotną rolę. Pierwszy z nich to Zygmunt Freud, lekarz działający w Wiedniu, który u progu wieku XX, jeszcze w końcówce XIX stulecia, zaczął poszukiwać wyjaśnienia, na jakim tle zachodzą pewne zjawiska chorobowe, z którymi miał do czynienia u swoich pacjentów, właściwie pacjentek głównie. To były różnego rodzaju zaburzenia, oczywiście natury psychicznej, ale skutkujące często też bólami czy cierpieniami natury fizycznej. Okazało się, że te pacjentki doświadczają różnych stanów
cierpień związanych na przykład z układem trawiennym, sercem, czy wieloma innymi jeszcze jak gdyby dolegliwościami, które zwykle mają przyczynę w, jakby w organizmie, w ciele, tę przyczynę prawdziwą mają w głowie, w umyśle. Dzisiaj nasza wiedza o naturze człowieka, jego psychologicznej stronie już jest na tyle jakby pogłębiona, że ten obszar jest dość dobrze znany. Te zaburzenia nazywamy nerwicami. Mają one różną postać, także wegetatywną, czyli właśnie przekładającą się na zaburzanie funkcji życiowych, na przykład właśnie związane z jedzeniem, trawieniem, czy innymi obszarami, które zawiaduje nasz organizm. Pozostała oczywiście kwestia dla Freuda, z czego bierze się przyczyna tych zaburzeń. I tu właśnie zaczął zgłębiać naturę snów, które nękały jego pacjentki. Stopniowo z tych gromadzonego materiału układał mu się coraz bardziej wyraziście obraz, że to, co jest przyczyną owych zaburzeń, kryje się przy poznaniu tego wszystkiego w sytuacji rozmowy pełnej kontroli umysłu, takiego zwykłego funkcjonowania, a objawia się w tym momencie, kiedy, jak to się mówi, mózg zostaje wyłączony, czy rozum zostaje wyłączony, a właśnie w niekontrolowanym ciągu obrazów doświadczanych nocą pewne ukryte, acz istotne bardzo sprawy dają sobie znać. Badając tę właśnie sferę, jak to określił Sigmund Freud, nieświadomości, zauważył, że rządzą nią pewne potężne moce, siły. I te właśnie siły to jakby skupiają się wokół dwóch, według Sigmunda Freuda, obszarów. Pierwsze to libido, jak to Sigmund Freud nazwał, czyli pożądanie, a właściwie jakby taka energia w nas tkwiąca, która popycha nas do prokreacji, która jest jakby zapisana w organizmie, bo bez tego gatunek żaden na Ziemi nie miałby szansy przetrwania. Jedynie właśnie w tym nieustannym procesie jak gdyby rozmnażania się może istnieć życie biologiczne na Ziemi, które obejmuje wszystkie właściwie istoty żywe, zwierzęta i oczywiście ludzi i także rośliny. A więc ten proces na różnym stopniu rozwoju i komplikacji jest właściwie taką powszechną zasadą, która obejmuje cały świat istnień żywych na Ziemi. Jest stała i niezmienna. Przyglądając się temu właśnie obszarowi libido, Sigmund Freud zauważył, że wiąże się on nieuchronnie jakby z elementem przyjemności, bo bez tego nic nie skłaniałoby jednostki, by się rozmnażać. W związku z tym sam fakt jakby zbliżenia fizycznego i aktu cielesnego, prokreacyjnego musi być powiązany z przyjemnością. Po drugie, odczuwamy ten popęd seksualny właściwie jeszcze, jak Sigmund Freud to zdefiniował, w życiu prenatalnym, czyli jeszcze zanim się narodzimy, już kształtuje się to libido w nas i towarzyszy nam od urodzenia aż prawie po śmierć. To ono sprawia, że poszukujemy jakby spełnienia czy dopełnienia w tej drugiej osobie, żeby stało się to, co się w takich sytuacjach po zbliżeniu dzieje, czyli stworzenie jakby nowego życia. Ale to libido oczywiście, które istnieje, jest taką potężną mocą, że nad nią
gdybyśmy nie mieli kontroli, no to byłaby to też siła potężnie destrukcyjna, bo kazałaby nam po prostu nieustannie poszukiwać zaspokojenia, a tym samym no, wymuszania go na innych, którzy akurat z nami tego akurat zaspokojenia nie chcieliby doświadczać. Do tego jeszcze Zygmunt Freud dołożył, że nie ma takiego idealnego, zdrowego modelu, wzorca tego właśnie pożądania, tylko jest on w większym czy mniejszym stopniu obarczony pewnego rodzaju zaburzeniami, które powstają w wyniku różnych zdarzeń, jakie mają miejsce w procesie wychowawczym, a właściwie od samego niemowlęctwa. Albowiem według Freuda dziewczynki, które będą w przyszłości kobietami, modelują swoją rolę płciową w dużej mierze wzorując się na matce. Dzieci, jak to jest Sigmund Freud twierdził, właśnie mają ten prawzór obserwowalny w swoich rodzicach. I dlatego też z takich właśnie relacji rodzinnych, które zachodzą w domach i w procesie wychowania, mogą według Freuda zachodzić różnego rodzaju zachwiania i zaburzenia, które potem mogą mieć szerokie skutki oddziaływania na dotkniętych nim ludzi. Zdefiniował dwa takie podstawowe modele zaburzeń. Nazwał je kompleksami Edypa i kompleksem Elektry. Posługując się mitologicznymi postaciami wziętymi z tradycji mitologicznej Greków, sformułował on jakby tutaj takie dwa modele. Kompleks Edypa to kompleks, który odczuwa chłopiec, który instynktownie, podświadomie pożąda matki i traktuje ojca jako rywala. Z tego też powodu na linii syn i ojciec często dochodzi do napięć i iskrzenia. Z kolei w komplecie Elektry sytuacja się odwraca i tym razem to dziewczynka, widząca ten wzorzec przyszłego partnera w swoim ojcu, jest na ścieżce wojennej ze swoją matką. Oczywiście Zygmunt Freud twierdził, że to jest jakby reguła stała, ale zazwyczaj jest ona jak gdyby tłumiona i kontrolowana w psychice człowieka i nie prowadzi do daleko idących czy skutków, ale zdarza się, że tak się nie udaje tego utrzymać w ryzach i wtedy w tej psychice zachodzą sytuacje, które prowadzą do zaburzeń i tym samym potem nerwic, które mogą kłaść się cieniem na normalnym funkcjonowaniu człowieka. Zygmunt Freud twierdził, że z tych nerwic można wyprowadzić pacjenta właśnie poprzez analizę jego podświadomych ciągów skojarzeń we śnie doświadczanych, uświadamianie tego i tym samym niejako poprzez właśnie odkrycie przyczyny, jej uleczenie. Z biegiem czasu Zygmunt Freud do libido dodał jeszcze drugi taki potężny obszar oddziaływania, który siedzi w naszej psyche. To była nirwana, jak ją nazwał, czyli instynkt zagłady, śmierci. Że obok tego, że sam organizm niejako z biegiem czasu wytraca swoją moc witalną i zaczyna się starzeć, a tym samym nieuchronnie zbliża się jego kres, tak również w psychice od samego początku jakby zakodowany jest taki destrukcyjny mechanizm właśnie jakby samozniszczenia. I jest on też pod kontrolą, ale jeżeli się spod tej kontroli wymknie, no to wtedy grożą nam poważne konsekwencje. Tutaj oczywiście najczęściej to tym zaburzeniem prowadzącym ostatecznie to jest to samobójstwo. Zygmunt Freud zbudował zatem taką strukturę naszej psyche opartą jakby na trzech piętrach. Świadomość, czyli jaźń, to jest to, co odczuwamy, kiedy
funkcjonujemy w świecie, mamy pełną kontrolę, myślimy, rozumujemy, analizujemy nasze postępowanie, kontrolujemy nasze odruchy. Jest ta podświadomość czy nieświadomość, która tkwi głęboko, ukryta i daje o sobie znać tylko w tych marzeniach sennych. I jest jeszcze jakby nadbudowa, nazwał ją superego, bowiem ta sfera jaźni, którą odczuwamy tutaj żyjąc i działając, to ego. To superego to cała warstwa jakby kagańców nałożonych na te dzikie bestie, które w naszej nieświadomości są zakodowane. Jakie to kagańce? Na przykład normy moralne, normy prawne, obyczajowe, czyli na przykład, że nie wolno tego, a należy tak, że musimy, prawda, pilnować się, żeby nie rzucać się jak gdyby ze swoimi pragnieniami na pierwszą napotkaną osobę. To są oczywiście, to jest do tego dochodzi, religia, prawo, wychowanie, edukacja w szkole, zasady społeczne, kultura. To wszystko według Zygmunta Freuda są takimi właśnie, sumienie, to są takie właśnie elementy, które na te dzikie bestie zostały nałożone i one mają je pod kontrolą. Według Freuda jednak, który obserwując swoich zaburzenia pacjentów, ta kontrola nie jest pełna i może być tak, że z czasem ona będzie słabła. I wtedy właśnie wychodzą z nas dzikie bestie, na przykład każące rzucać się sobie do gardeł i mordować w ramach konfliktów wojennych. Bo to też według Zygmunta Freuda jeden z tych elementów, który właśnie, którym rządzi instynkt nirwany. Stąd zupełnie nowa koncepcja kultury, którą stworzył Zygmunt Freud, nieznana do tej pory. Kultury jako swego rodzaju właśnie hamulca, nie wspaniały wytwór ludzkiej wrażliwości, twórczych możliwości, intelektu i tak dalej, dokonań na polu nauki, techniki, wynalazczości i sztuki, tylko że jest to, że kultura jest jakby wytworem właśnie tego swoistego hamulca czy kagańca, który trzyma w ryzach tę naszą dziką, ukrytą w nieświadomości stronę. Carl Gustav Jung był uczniem, asystentem Freuda. Z czasem usamodzielnił się i otworzył własną praktykę, a także stał się jednym z wybitnych badaczy psychoanalizy. Dokonał swoistego jakby przesunięcia w badaniach, które prowadził jego nauczyciel i zaczął nie tylko jakby badać człowieka jako jednostkę, ale także ludzi jako pewne części składowe dużej zbiorowości, jaką jest społeczeństwo. I dlatego też wyodrębnił nie tylko jak gdyby te obszary nieświadomości jednostkowej, biologicznej, na którą położył nacisk Freud, ale także odkrył tak zwaną właśnie nieświadomość kulturową, która siedzi w nas i daje o sobie znać również w tych właśnie obszarach snów, a która ma silne przełożenie także na nasze działania, na przykład artystyczne. Według Zygmunta Karla Gustawa Junga mamy zakodowane w naszych genach jakby zapisy stanów emocjonalnych, które przez tysiące lat naszych przodków kształtowały jako doświadczenia, jako właśnie konstrukcje, jako modele mityczne i one zostają przekazane właśnie z kodem genetycznym potomkom. Dlatego też, no, tak upraszczając, moglibyśmy na przykład doświadczyć we śnie jak gdyby elementów naszych przodków neandertalskich czy prasłowiańskich itd., itd. Podejmując właśnie ten obszar zainteresowania nad naszą psychiką, umysłem, Karl Gustav Jung przebadał na przykład
różne systemy mitologiczne świata i wyłuskiwał w nich zadziwiające, podobne w konstrukcje i formy, które zdawały się właśnie świadczyć o tym, że faktycznie taka też forma jakby nieświadomości zbiorowej istnieje i kształtuje naszą naturę jako gatunku ludzkiego. W okresie międzywojennym, kiedy w Paryżu nad snami zaczęli się pochylać młodzi artyści, koncepcje Zygmunta Freuda zaczynały się szerzyć jako ciekawa, oczywiście wciąż hipoteza, czyli coś, co jest jak gdyby możliwością, ale niekoniecznie no, badawczym pewnikiem. Natomiast pisma Junga i jego teorie odegrały istotną rolę w kształtowaniu się surrealizmu po II wojnie światowej. Wtedy rzeczywiście jak gdyby dochodzi do takiego jungowskiego, też silnego jakby ukierunkowania artystów związanych z surrealizmem. Oto rysunek jednego z czołowych przedstawicieli kierunku, czyli Salwadora Dalego, przedstawiający Zygmunta Freuda, wykonany jeszcze przed II wojną światową. A to jakby potwierdzenie naszej artystycznego, a to właśnie potwierdzenie jakby tego uzależnienia od freudowskich koncepcji psychoanalitycznych. Obraz 1950 roku Salwadora Dalego, który właśnie jakby zawiera w swoim strasznie długim tytule niemal całą opowieść z obszaru snu wyprowadzoną. Mamy tutaj właśnie małego chłopczyka, który jest dziewczynką, który próbuje jak z największą ostrożnością unieść taflę morza, aby popatrzeć na psa śpiącego w cieniu. Obraz staje się ilustracją pewnego zapisu snu, który właśnie prowadzi do tych wszystkich jak gdyby obszarów tożsamości płciowej, która jest jakby produktem tworzącym się w procesie dojrzewania, jak gdyby kształtowania natury osobowości człowieka. André Breton był w tym środowisku niejako przywódcą. To on właściwie organizował te seanse, w których zgromadzeni twórcy wymieniali się opowieściami z doświadczonych snów albo właśnie bawili się w eksperymentalne stany hipnotyczne, w których też można było ten właśnie jakby rozum wyłączyć i tym samym jakby doświadczyć tej nieświadomości. Potem stał się jak gdyby no, przywódcą całego kierunku surrealizmu. On był jakby, jak ktoś go kiedyś określił, papieżem surrealizmu. I rzeczywiście dość twardą ręką, trzeba przyznać, przez całe lata aż do śmierci tym surrealizmem kierował, a że miał jeszcze przy okazji ogromne talenta organizacyjne, a także marketingowe, wypromował surrealizm i w gruncie rzeczy sprawił, że tak naprawdę w takiej powszechnej świadomości ludzi daleko nawet od sztuki funkcjonujących surrealizm zaistniał. W 1924 roku André Breton sformułował i opublikował Manifest Surrealizmu. Potem jeszcze wydał dwa takie teksty będące podstawą surrealistycznego doświadczenia. Surrealizm malarstwo i w 30 roku tak zwany drugi Manifest Surrealizmu. Warto zapamiętać tę pierwszą datę, 1924, i nazwę Manifest Surrealizmu, bo to jest właściwie oficjalny początek tego kierunku w sztuce awangardowej. Tak wyglądała okładka tego pierwszego wydania surrealizmu.
Obraz Maxa Ernsta, którego poznaliśmy jako dadaistę na poprzedniej naszej lekcji, a który zjawił się właśnie tuż po zakończeniu I wojny światowej w Paryżu i tam już został na stałe. Obraz, który właśnie odwołując się do ikonografii religijnej, buduje właśnie ten obszar jak gdyby sennych wyobrażeń. Tytuł dzieła: Święta Panienka karząca Jezusa przy trzech świadkach. No i właśnie tam w tym okienku widzimy tych świadków. Wśród nich jest André Breton, sam malarz i jeszcze jeden działacz w tej grupie, poeta Paul Éluard. Obok eksperymentowania ze snem, żeby sprawdzić, na ile jakby wyłączenie świadomości może być też aktem kreacji twórczej, nasi artyści wykonywali podobne tego typu eksperymenty, jak to, co teraz widzimy. Na ekranie pojawił się nam kartka papieru złożona jakby w harmonijkę z pewnym przesunięciem kolejnych zagięć. Na pierwszym takim właśnie tego typu eksperymencie, który polegał na tym, że każdy pisze na kawałku właśnie zagiętego papieru jakiś tekst, i drugą część tego tekstu zakłada, tak żeby nie była widoczna kolejnym zagięciem. Wtedy druga osoba dostaje taką kartkę, nie widząc, co jest tam dokończeniem tekstu pierwszego, bo jest zasłonięta, mając tylko tego, dodaje coś swojego. I wtedy właśnie na pierwszym takim eksperymencie pojawił się fragment tekstu, w którym pojawiło się określenie cavadre qui, czyli wyborny trup. I tak już zostało, że ten rodzaj eksperymentu, który dziś potem nazwano poezją automatyczną, to są właśnie cavadre equi, czyli wyborne trupy. Takie właśnie zabawy można było robić nie tylko z jakimiś zdaniami zapisywanymi, które w efekcie po rozłożeniu kartki i zobaczeniu, co każdy dopisał, wychodziło jakby pełnym nonsensów i dziwnych jak gdyby zderzeń obrazowych w tym tekście. Można było też plastycznie takie zabawy robić. A tu mamy dwa przykłady takiego właśnie automatycznego rysunku, gdzie pojawia się jakby fragment dorysowany, potem częściowo zasłonięty. Druga osoba bierze i dorysowuje coś do tego i znowu zasłania, a potem jak już wszyscy zrobią swoje, kartkę się rozkłada, rozprostowuje i wychodzi to, co teraz właśnie widzimy. W ten sposób nasi twórcy odkrywali, że w tej nieświadomości kryją się pokłady niezwykle poetyckich obrazów, które mogą dać niezwykłe efekty artystyczne. Obrazów, ale nie tylko, bowiem surrealiści, uwalniając wyobraźnię, zaczęli tworzyć też niezwykłe w swoim charakterze, zaburzone, jakbyśmy to powiedzieli, przedmioty. Jedną z tych właśnie eksperymentatorek w grupie surrealistów była też Amerykanka, artystka, fotograf Meret Oppenheim, zresztą też bardzo urodziwa kobieta i modelka. Oto jej dzieło zatytułowane Futrzana filiżanka z 1936 roku. A więc z jednej strony przedmiot jakby użytkowy, filiżanka ze spodkiem i łyżeczką, a jednocześnie nie dający się użyć, wykorzystać w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Do tego jeszcze oczywiście dochodzi skojarzenie z futrem, co przydaje temu przedmiotowi zwierzęcego, biologicznego, nie, prawie żywego, a wręcz nawet seksualnego charakteru. Ta właśnie jakby zmysłowość, seksualność futra funkcjonuje w naszej jakby świadomości czy nieświadomości, z czego jak przed wiekami skorzystał, malując swoją młodą żonę, budzącą zapewne mocne, emocjonalne i zmysłowe odczucia w twórcy. To był oczywiście obraz Pawła Rubensa, który w ten sposób swoją żonę Helen Furmą w futrze namalował. I tu właśnie to zderzenie ciała z futrem wyraźnie jakby wskazuje na ten seksualny aspekt futra zwierzęcego.
dość mrocznym i takim przerażającym na swój sposób przedmiotem też surrealistycznym, czy dziełem surrealistycznym jest, czy są lalki Hansa Bellmera. Hans Bellmer był artystą niemieckim, który szybko uległ jakby też fascynacji surrealizmem i w pewnym momencie zaczął tworzyć przedziwne dzieła wykorzystujące części składowe lalek, czyli przedmiotów tworzonych jako zabawki dla dzieci, które w przypadku tych lalek, których można było ruszać rączkami czy nóżkami, główkami, były właśnie montowane z takich kawałków. Potem już sam zaczął produkować na tej zasadzie jakby lalkowe elementy i składał je w przedziwne, dość monstrualne i przerażające całości, jak ta lalka, na którą patrzymy. Spojrzymy jeszcze na inną właśnie też taką konstrukcję Bellmera, w której element seksualizmu, nagości zostaje ewidentnie jakby wykorzystany i nabiera też jakiegoś dość przerażającego charakteru. A oto z kolei wykorzystanie słynnego dzieła sztuki przez surrealistę. Salvador Dali stworzył w 1936 roku rzeźbę mebel, wykorzystując słynną Wenus z Milo z Luwru. Oczywiście w odlewie wykonanym z gipsu umieścił artysta szuflady i w związku z tym z tego jakby ciała bogini można było wysunąć szufladki i kryć w nich różne jakieś zawartości. Surrealizm także oddziałał na wiele innych jakby obszarów artystycznych, często bezpośrednio także poprzez naszych artystów malarzy. Tak było w przypadku filmu. Dodam jeszcze, że surrealizm miał przeogromne przełożenie na literaturę, teatr i muzykę w sumie też, zwłaszcza muzykę sceniczną, balet czy operę. Ale wróćmy do filmu, bo tutaj spotkanie dwóch artystów, które miało miejsce w Madrycie, w Akademii San Fernando, gdzie wówczas obaj studiowali, dało po kilku latach niesamowity artystyczny efekt. Tymi artystami byli reżyser później filmowy Luis Buñuel i już nam znany malarz Salvador Dali. Gdy ponownie ich drogi zeszły się w Paryżu, wpadli obaj na pomysł, żeby wspólnie zrealizować eksperymentalny krótki film. Oczywiście niemy. Był rok 1928. Wtedy powstało jedno z najsłynniejszych, jedno z największych zadziwiających arcydzieł kina. Jeden z też najbardziej niesamowitych eksperymentów historii filmu. Pies andaluzyjski. Dwa lata później artyści ponownie jeszcze postanowili sprawdzić się wspólnie i zrealizowali kolejny film zatytułowany Złoty Wiek. Skupmy się na psie andaluzyjskim, bo jest to jak gdyby bardzo dobry przykład wejścia jakby w artystyczne efekty zagłębiania się w te mroczne obszary naszej podświadomości. Tak wygląda czołówka tego czarno-białego filmu. Jedna z najbardziej przerażających sekwencji w tym filmie jest ta, w której młoda kobieta w objęciach mężczyzny, którego widzimy tylko fragment i dłoń, zostaje poddana bolesnemu zabiegowi oślepienia. Pojawia się brzytwa i wypływa oko. Żeby nie przerażać was tą sceną, więc szybko się z tego gifu animowanego wycofam, będącego kawałkiem, kadrem z tego filmu. Oczywiście to była robota oparta na trikach, ale efekt jest dość rzeczywiście i dzisiaj łapiący za nasze nerwy i emocje. Historia ma rzeczywiście jakby charakter luźnej opowieści rodem z jakiegoś koszmaru sennego. Nakładają się na siebie różne wątki, których wzajemnych związków praktycznie czasami
zaczynamy tracić jakby powiązanie. Nie rozumiemy jakby, co je łączy ze sobą. Oczywiście one gdzieś zespalają się w jakąś taką senną symfonię. Mają jak gdyby w krąg treści, wokół których się obracają, wśród których niewątpliwie jednym z elementów najbardziej oczywistych jest kwestia właśnie libido, pożądania. Dlatego w tym filmie tutaj taką czołową, kluczową rolę odgrywają młody mężczyzna i młoda kobieta, którą właśnie zresztą przed chwilą widzieliśmy. Mężczyzna próbuje do kobiety za chwilę się dostać, na razie przygląda się swojej dłoni i potem wkłada tę dłoń w uchyloną szczelinę drzwi, gdy po zapukaniu kobieta tę drzwi próbowała otworzyć, ale jak zobaczyła rękę, jakby automatycznie próbuje ją z powrotem drzwi zatrzasnąć, ale w tej dłoni pojawiają się jakby w stygmacie, jak u Chrystusa, otwartym mrówki, które zaczynają rozłazić się po całej powierzchni ręki czy dłoni. Na ścianie pojawia się ćma, nocny stwór, na którego kadłubie bez trudu można zauważyć charakterystyczny kształt trupiej główki. Pożądanie i śmierć zdają się tutaj ze sobą łączyć w obszarze snu. Jedna z najbardziej takich zapadających w pamięć scen w tym filmie jest scena, która już rozgrywa się wewnątrz wnętrza mieszkalnego, do którego udało się mężczyźnie wedrzeć i który teraz będzie próbował zbliżyć się do kobiety, mimo że ta stara się mu to utrudnić i bronić się przed jego pożądaniem. Ale by zaspokoić swoje pożądanie, ma on jeszcze jedną przeszkodę. Widzimy ją wyraźnie. Jest jakby zaprzężony, jak juczne zwierzę, w dwa fortepiany, na których leżą zabite zwierzęta, osły jakby złożone w ofierze, ale nie są tam jedynie tylko one. Jeszcze prócz tego, do tego właśnie chomąta i sznurów przywiązane są też postacie duchownych, księży. Jednym z tych właśnie, którzy w tej scenie zagrali w roli księdza, by wystąpił sam Salvador Dali. To jest on tutaj. Jego tutaj widzimy. Filmy surrealistów oczywiście odegrały istotną rolę w takim poszerzaniu jak gdyby twórczych możliwości w dziedzinie kina. Sam Louis Buñuel, który potem już opuściwszy Paryż, przeniósłszy się do Meksyku, zaczął tworzyć niezwykłe filmy, w których świat wyobraźni, senne, koszmarne historie były kanwą jego języka filmowego. Pozostał zresztą temu kinowi surrealistycznemu wierny aż do końca, tworząc całą serię wspaniałych, wielkich, wybitnych dzieł. A Salvador Dali skupił się z kolei na malowaniu. André Breton, któremu udało się skonstruować tę grupę i wykreować fenomen surrealizmu, zadbał o jego, jak już powiedziałem, popularyzację, między innymi poprzez organizowanie wystaw z początku w Paryżu, potem także o charakterze międzynarodowym, także wydawanie czasopism poświęconych surrealizmowi, w których między innymi publikowane były utwory literackie, wiersze czy małe opowiadania o charakterze surrealistycznym. Oczywiście artykuły, teksty analizujące dzieła surrealistów, wyjaśniające czy tłumaczące założenia teoretyczne. No, były oczywiście też w tych wydawanych czasopismach reprodukcji dzieł sztuki, także w ten sposób surrealizm stawał się zjawiskiem znanym. Widzimy tutaj właśnie wydawnictwo, które towarzyszyło wystawie, która odbyła się w Paryżu w 1938 roku. Wystawie, która zrobiła ogromne wrażenie na publiczności, oczywiście nie bardzo mocno kontrowersyjne, albowiem ta wystawa nie była jakby klasycznym przykładem ekspozycji malarskiej,
z obrazami porozwieszanymi grzecznie na ścianach, w odpowiednich odstępach i porządku, tylko była wielką instalacją, w której każdy z artystów związanych z surrealizmem miał szansę po swojemu jak gdyby zaaranżować ten kawałek ekspozycji. I tu widzimy między innymi manekiny, które zostały wykorzystane do stworzenia takich surrealistycznych jakby przestrzeni, sugerujących jakby przestrzeń uliczną ze stojącymi tutaj kobietami, manekinami, ulica transfuzji krwi. A to właśnie z kolei manekin innego artysty, André Massona. Na takiej też wystawie pojawiła się słynna potem czysta taksówka Salvadora Dalego. Autentyczny samochód Ford z okresu międzywojennego, taksówka, została zamieniona w taką przestrzeń artystyczną z postaciami umieszczonymi w środku, obrośnięta jakby roślinnością, tak jakby się to wszystko miało za chwilkę zamienić w dziką dżunglę. A to oglądamy, jak na tej właśnie drzystej taksówce sobie zasiadł na jej dachu Salvador Dali, a za kierownicą z kolei jego partnerka ówczesna, później żona Gala Dali, 1939 rok. Poszukiwania nowych sposobów wydobywania dzieła sztuki nie ograniczały się tylko do tych automatycznych rysunków czy wierszy oraz zapisów snów i ich potem plastycznych jakby transpozycji, czyli przeniesień malarskich, ale także na poszukiwaniu nowych technik, którymi można byłoby dzieło stworzyć. I tutaj mamy niestety do zapamiętania bardzo istotne, ważne terminy. Możemy oczywiście pozwolić sobie na ich przetłumaczenie na polski i zapis w wersji fonetycznej polskiej. Pierwszy punkt to frotaż, czyli pocieranie, za chwilę się wyjaśni, co to takiego. Następnie będzie grataż, czyli drapanie, skrobanie, dekalkomania, kolaż, którego już znamy, fotomontaż i asamblaż, o czym też już powinniśmy wiedzieć, co to takiego, bo w przypadku już Pabla Picassa mieliśmy okazję i kolaże, i asamblaże oglądać. Ale zacznijmy od frotaży i jego, i tej techniki wynalazcy, pomysłodawcy. Był nim Max Ernst, jeden z najbardziej kreatywnych surrealistów. Już na tej pracy widać, o co chodzi, ale jeszcze jak spojrzymy na zdjęcie, będzie wszystko oczywiste, jasne. Żeby powstał frotaż, potrzebna jest nam powierzchnia o wyrazistej fakturze, na przykład deska ze słojami. Przykładamy na taką powierzchnię kartkę i zaczynamy pocierać grafitem czy węglem. I wtedy to na kartce pojawi się jakby odcisk, odbicie tych słoi. Odpowiednio manipulując tymi właśnie odciśniętymi fakturami, można było tworzyć prace plastyczne i tą techniką Max Ernst stworzył całą serię dzieł, którym się jeszcze za chwilkę będziemy mieli okazję zapoznać. Też i grataż jest autorskim pomysłem technologicznym Maxa Ernsta. Tym razem chodzi o drapanie, skrobanie. Obraz, który oglądamy, powstał tą techniką, jaką nasz malarz stworzył, bardzo prosto. Nałożył na powierzchnię warstwę farby olejnej i kiedy jeszcze świeżo po nałożeniu była ona wciąż mokra, a więc jeszcze nie przywarła już na stałe do podłoża, artysta brał do ręki jakieś ostre narzędzie, na przykład szpaklę, czy inny jakiś element, jak na przykład widelec, nóż i temu podobne. I zaczynał w powierzchni tej płótna z farbą drapać w tej farbie. I wtedy właśnie zaczynały wychodzić spod spodu efekty, które teraz widzimy, fakturalne i też oczywiście czysto plastyczne, ujawniające jakby takie dziwne struktury, niemal organiczne, jak słoje drewna i temu podobne formy. I tak pracuje się w gratażu. Świeża warstwa farby na podłoże malarskie nałożona i zaraz szybko zaczynamy w niej skrobać, drapać, przesuwać właśnie metalową szpachlą czy czymśkolwiek innym ostrym, twardym i wychodzi to, co wychodzi.
tak jak teraz na zbliżeniu oglądamy. Dekalkomania z kolei była pomysłem artysty, który z surrealizmem też był związany, Oscara Domingueza. Dekalkomanię tworzymy w prosty sposób też, w sumie. Bierzemy kartkę lub jakiekolwiek inne podłoże malarskie, nakładamy na nie, tak jak w przypadku gratażu, warstwę farby, która musi być jeszcze oczywiście do dalszych działań wilgotna, czyli jakby świeża. I zamiast w niej skrobać, przykładamy do tej powierzchni drugą powierzchnię, na przykład kartkę papieru i dociskamy. Po chwili, jak już zrobimy to właśnie dociśnięcie, tę kartkę, którą przyłożyliśmy, odrywamy. I wtedy to farba, która była pomiędzy tymi kartkami dociśnięta, poukładała się w takie przedziwne jakby zacieki, też o charakterze fakturalnym jakby zjawiska. Oscar Dominguez, korzystając z takiego właśnie efektu, zaczął tworzyć swoje prace, ale również z takiego sposobu techniki korzystał Max Ernst, którego przykłady dekalkomanii zastosowanych w malarstwie będziemy mieli okazję jeszcze wkrótce oglądać. Malarstwo surrealistyczne można klasyfikować w różny jakby sposób. Tutaj mamy na tej planszce wyjaśnione, że może to być wiązanie czytelnych elementów rzeczywistości, zaskakującą całość, odbieranie codziennej zwykłości przedmiotom poprzez obdarzanie ich obcymi właściwościami. Żeby to wyjaśnić, na przykład spotkać dwa przedmioty, które w zasadzie ze sobą nie mają nic wspólnego. Parasol i powiedzmy owoc jakiś, czy maszynę do szycia. Kiedy je ze sobą zderzymy, łączą się one jakby w taką niepasującą do siebie całość i w ten sposób jakby zostajemy, budujemy jakby nową rzeczywistość, nowy wymiar. Drugi z kolei, tworzenie ze znanych elementów nowych, niezwykłych światów. Czyli na przykład właśnie bierzemy sobie zwyczajne przedmioty czy elementy rzeczywistości i zaczynamy z nich kreować zupełnie inny jakby wymiar świata. Albo też w trzecim przypadku możemy kreować całkowicie nową, z fantazji wyprowadzoną rzeczywistość. Malarstwo surrealistyczne nie było zjawiskiem samoistnym ani kierunkiem w sztuce. No tu akurat można mieć wątpliwości co do takiego poglądu pani Marii Poprzęckiej, wybitnej skąd bardzo badaczki, historyczki sztuki. Chociaż oczywiście próbuje ona w ten sposób podkreślić, że to było zjawisko zdecydowanie szersze niż tylko i wyłącznie kierunek w sztuce. Malarstwo surrealistyczne jest raczej sumą dokonań różnych, a nawet bardzo różnych twórców, a nie dorobkiem określonego kierunku artystycznego. Surrealizm był zjawiskiem niezwykłym, istotnym bardzo jako artystyczny eksperyment, ale także wyrastał oczywiście z różnych elementów ówczesnej rzeczywistości. Pamiętajmy, że surrealistami początkowo byli dawni dadaiści, czyli ci, którzy mieli za sobą ten okres takiej negacji i buntu, o którym mówiliśmy ostatnio. Gdy skończyła się I wojna światowa i rzeczywistość zdawała się wracać na swoje bezpieczne tory czy kolejny i świat jakby wracał do normalności, artyści nadal pozostawali jakby krytyczni wobec współczesnej kultury, cywilizacji, która zdawała się im, jak gdyby w wyniku wojny utraciła swoją moc i wiarygodność. I dlatego też te zabawy i eksperymenty ze snem można traktować jako swego rodzaju taka artystyczna próba psychoterapii przeprowadzonej w obszarze sztuki, w obrębie kultury, która doświadczyła jakby poważnego uszczerbku na swoim autorytecie i swojej mocy.
Zanim suraliści jednak zaistnieli w Paryżu jako ugrupowanie po 1924 roku, we Włoszech działał samotnik, malarz, który rozwinął jak gdyby świat wyobraźni malarskiej w swoich dziełach, których suralistą wydał się być po prostu idealnym jakby zrealizowaniem tego, do czego oni sami dążyli. Dlatego tego starszego artystę niejako anektowali i sobie go adoptowali do swojego ugrupowania. Tym artystą był włoski malarz Giorgio De Chirico. Sam definiował swoją sztukę jako malarstwo metafizyczne. I rzeczywiście to niezwykłe malarstwo tworzone jeszcze w okresie I wojny światowej, czyli wyprzedzające eksperymenty surrealistów co najmniej o 10-12 lat, można traktować jako swego rodzaju wizje metafizyczne. Ważne w interpretacji obrazów De Chirica, jak i w ogóle surrealistów, są tytuły. Nie są one rzeczą jakby zbędną. Tutaj warto się pokusić, żeby ten tytuł poznać. Oto jeden z takich właśnie przykładów. Obraz, który oglądamy, nosi tytuł Tajemnica i melancholia ulicy. I z jednej strony rzeczywiście oglądamy to jakby wedutę, czyli widok, pejzaż miejski z rzędem domów tworzących perspektywę oddalającą się w stronę horyzontu z podkreślonym właśnie jakby rytmem łuków arkad, jak to w niektórych włoskich miastach ma miejsce. Ale kiedy uważniej przyjrzeć się tym domom z liniami zbiegu, okazuje się, że żadna z tych linii nie trafia, jak we włoskiej perspektywie, do jednego punktu zbieżnego, że każde z nich jakby zmierza w innym kierunku. I w ten sposób to, co by dawało pewność jako odzwierciedlenie rzeczywistości wykorzystujące perspektywę renesansową, tutaj jest jej zaprzeczeniem. Świat jest niejednoznaczny, wydaje się na pozoru normalny i racjonalny, ale kiedy uważniej się mu przyjrzeć, taki już przestaje być. No i teraz widzimy, jak w tym przestrzeni miasta mocny strumień światła słonecznego kształtuje powierzchnię jakby ulicy, a na tym właśnie smudze światła wyodrębniamy dwa cienie. Jeden położony jakby bliżej nas, to mała dziewczynka z zabawką zwaną hula hop, którą właśnie przetacza przed sobą biegnąc. Dziewczynka jest jakby bardziej cieniem czy konturem dziewczynki wyciętym z papieru czarnego. Drugi cień jest zdecydowanie już cieniem, bo jest położony jakby na powierzchni, ale z kolei wygląda jak wielki jakiś potężny pomnik lub jakaś monstrualna figura, do tego jeszcze otwarty wóz do transportu zwierząt dodany. I wszystko to razem właśnie nabiera takiego tajemniczego, niepokojącego charakteru. Niepokojące są też muzy przedstawione w kolejnym obrazie Giorgia De Chirica na płaszczyźnie przypominającej deski sceniczne, jakby płaszczyznę sceny. Stawił artysta jakby posągi, niejako jakby antyczne, kamienne, w tym troszeczkę wyglądające jak kolumny, a jednocześnie jakieś dziwnie pootwierane i wyzute z jakby z człowieczeństwa. Całość kończy się jakby widoczną w głębi budowlą. To zamek, który można obejrzeć z Forców w Ferrarze, gdzie wtedy Giorgio De Chirico mieszkał i tworzył. O właśnie, teraz go zobaczyliśmy na zdjęciu. Jak już powiedziałem, surrealiści zaczęli działać w grupie od 1924 roku oficjalnie. I teraz poznamy już dzieła surrealistów, czyli tych artystów, których z tą grupą bezpośrednio łączymy. Na pierwszy ogień pójdzie malarz francuski Yves Tanguy. To jeden z tych, którzy właśnie wytwarzali te nowe światy wyprowadzone z wyobraźni, które jakby z rzeczywistością realną mają tylko jak gdyby daleki związek. Nieskończona podzielność to forma jakby pejzażu wypełnionego organicznymi, biologicznymi tworami,
które są jednak formami abstrakcyjnymi, a układającymi się w jakieś figury, konstrukcje, jakby na dnie morza zatopione. I kolejna tego typu praca wspaniałego malarza, pałac z kamiennymi oknami, gdzie też właśnie w tym jakby takim niedookreślonej przestrzeni, wypełniony jakby mgłą albo właśnie wodą, pojawiają się dziwne formy ostańców skał, tworów, konstrukcji, mających pewną pozorowaną jakby żywotność. Max Ernst, o którym już dzisiaj mówiłem sporo, to jeden z najważniejszych artystów XX wieku i oczywiście jeden z czołowych surrealistów. Wśród jego właśnie tych poszukiwań i eksperymentów są dzieła o rozmaitym charakterze, tworzone tymi albo wymyślonymi przez artystę technikami, albo zapożyczonymi od innych twórców. Zajmują się najpierw kolażami Maxa Ernsta, bowiem stworzył z nich dzieła absolutnie niezwykłe. Dla niektórych mogły być one określone jako komiksy, ale to nie jest prawidłowe ich zakwalifikowanie. Niewątpliwie były to wydane plastyczne dzieła w formie książek, bowiem artysta tworzył kolejne plansze bardzo precyzyjnie i starannie docinając różne elementy wycięte ze starych gazet czy ilustracji prasowych z XIX wieku, w których tworzył takie niezwykłe światy, a z tych właśnie plansz układał całe cykle, którym dodawał tytuły i w ten sposób jakby sugerował, że z planszy na planszę przechodząc śledzimy jakiś jakby wątek czy historię, która oczywiście nie miała jednak charakteru narracji. Jedna z najsłynniejszych takich właśnie tek została opublikowana z tytułem Kobieta o 100 twarzach w 1929 roku. Teraz właśnie oglądamy jej planszę. Każdy użyty tu element artysta wyciął z jakiejś gazety czy ilustracji książkowej XIX-wiecznej, wykonanej zatem techniką tak zwanego drzeworytu sztorcowego, to daje takie charakterystyczne właśnie kreskowania, tak jak na ubraniu tego pana widzimy, i łączył je ze sobą, tworząc jakby taką nową narrację, nową jakby ze świata snów wyprowadzoną formę skojarzeń. Tu z kolei mamy następny taki właśnie cykl kolaży naszego artysty, zatytułowany Tydzień Dobroci albo Siedem Żywiołów Głównych, 34 rok. No i tu w zbliżeniu można dokładnie zobaczyć, jak z drobnych fragmentów wyciętych artysta buduje ten swój nowy świat. Wspomnieliśmy już sobie o technice frotażu. Teraz zobaczymy jej rezultat w formie zespołu rysunków zatytułowanych Historia Naturalna, 1926 rok. Od razu rozpoznajemy charakterystyczne słoje drewna, łączone z innymi fakturami, z których artysta wyczarowywał właśnie o takie przedziwne jakby obszary świata i istot go zamieszkujących jak stworzenia. A to już oczywiście praca olejna wykonana techniką skrobania, czyli gratażu, Las i Słońce, 27 rok. Ten obraz obok drugiego dzieła Max Ernst ofiarował w prezencie tworzonej w galerii w Łodzi sztuki nowoczesnej, którą to galerię, jej zbiór dzisiaj można oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi. To są jedyne obrazy tego wielkiego artysty, które w Polsce można gdziekolwiek spotkać. No i jedna z najbardziej chyba takich czołowych prac artysty już powstała w 1940 roku, Ubieranie narzeczonej. Tutaj oczywiście ten Sigmund Freud z jego libido wprost się nam kłania w pas jako podłoże treściowe tego obrazu. A sam obraz powstał z wykorzystaniem techniki dekalkomanii.
Tak samo dekalkomanią artysta posłużył się tutaj, by stworzyć pracę obraz zatytułowany Oko Ciszy. I również w tym obrazie efekty dekalkomanii widoczne są gołym okiem. To bardzo ciekawy obraz, bardzo trudny do pokazania, bo jest to poziomy prostokąt, bardzo, bardzo długi. Obraz nosi tytuł Europa po deszczu. Jest takim swoistym, apokaliptycznym obrazem świata. A pamiętajmy, obraz powstaje w samym apogeum trwania II wojny światowej, gdy Europa jest niszczona i w związku z tym wiele miast już wtedy zostało zbombardowanych i zostało po nich właśnie, w ich obszarach te właśnie zrujnowane dzielnice. I w tym obrazie jakby ta wojenna trauma przemienia się w taką artystyczną fantasmagorię jakby zrujnowanego świata. No i te efekty dekalkomanii widać gołym okiem. Artysta pracował w ten sposób, że wykonywał właśnie odciski na powierzchniach przyłożonych do świeżej farby, a potem, kiedy to już wszystko osiągało ten efekt stężenia, zaczynał domalowywać, na przykład tak jak tutaj widzimy, niebo z chmurami i w ten sposób odsłaniając tylko pewne partie tego, tą dekalkomanią stworzone, tworzył te właśnie obrazy świata. I jeszcze jedna bardzo ciekawa i ważna praca powstała już tuż po zakończeniu II wojny światowej, 1945 rok, Kuszenie świętego Antoniego. W tej surrealistycznej wizji, wykorzystującej też technikę dekalkomanii, artysta oczywiście odwołuje się do jednej z najbardziej kluczowych postaci w ikonografii chrześcijańskiej, a jeszcze jednocześnie też wprost odwołuje się do słynnego arcydzieła z wczesnego renesansu, niemieckiego obrazu, który namalował malarz Matthias Grünewald, skrzydło ołtarza z Isenheim z kuszeniem świętego Antoniego i tymi bestiami jakby z Parku Jurajskiego tam zaprezentowanymi tutaj po swojemu transponuje wielki surrealista. Salvador Dali to chyba najbardziej sławny przedstawiciel surrealizmu. Obok Pabla Picassa najprawdopodobniej najsłynniejszy malarz XX wieku, najbardziej popularny, którego dzieło i osoba jest znane nawet daleko w takich rejonach, gdzie się sztukami nikt nie zajmuje, nie interesuje. Salvador Dali w dużej mierze tę popularność zawdzięcza swoim pewnym specyficznym cechom charakteru, osobowości. Był, krótko mówiąc, narcyzem z wyjątkową umiejętnością autopromocji. Oczywiście nie da się mu odmówić wielkiego talentu, ale w tej sławie, jaką osiągnął, swego rodzaju właśnie marketingowe zdolności odegrały też bardzo istotną rolę. Salvador Dali operuje językiem malarskim, który tak zwanych wytrawnych malarzy czy znawców sztuki przyprawia o ból głowy, bo krótko mówiąc nie są to wysmakowane pod względem warsztatowym dzieła. Malarz posługuje się dość takim w sumie prostym zabiegiem odtwarzania świata, ale konfrontowania, jak już wcześniej opisaliśmy w tej klasyfikacji surrealistycznej, tych owych artystycznych zderzeń, różnych jak gdyby nieprzystających do siebie elementów i w ten sposób wytwarza tę surrealistyczną aurę budzącą niepokój i wyraźnie też nasączoną tymi freudowskimi wprost z libido treściami erotycznymi. Idealnym przykładem jest obraz Wielki Masturbator z 1929 roku. Właśnie od razu, że tak powiem, jego erotyczny charakter dostrzegamy, zauważamy, ale także cały czas ten erotyzm nie przetacza się, czy nie przetwarza się w rodzaj ilustracji pornograficznej, tylko jakby buduje się w obszarze jakby przedziwnych jakby odniesień cennych. I oto kolejny obraz właśnie stworzony przez Salvadora Dalego, wykorzystujący tę właśnie poetykę snu, marzenie senne.
Ten sposób właśnie tworzenia dzieł artysta w 30 roku zdefiniował jako metoda paranoiczno-krytyczna. Popatrzmy na twarzy postaci jakby o charakterze rzeźby. Nie ma ust, zamiast nich mrówki nam się gromadzą, jakby chciały tutaj zrobić sobie mrowisko. No i przypominałem się oczywiście od razu film, kadr z filmu Pies andaluzyjski. Jedna z najbardziej zabawnych prac artysty to portret słynnej gwiazdy filmowej hollywoodzkiej tamtych lat, symbolu seksu, jak ją byśmy dzisiaj określili. Mae West się nazywała ta pani, stąd tytuł Twarz Mae West. Ta twarz zostaje zamieniona jednak we wnętrze. Nos w kominek, oczy zamknięte w ramach obrazu, a z ust robi się kanapa, a włosy z kolei stają się portierą rozpiętą wokół otwartych drzwi. Tak wyglądała Mae West. Także możemy tu skonfrontować sobie ten surrealistyczny wizerunek z jej pierwowzorem. A tu z kolei pojawi nam się sofa, którą zaprojektował Salvador Dali pod wpływem jakby wykreowanego obrazu. Stwierdził, że stworzy mebel w formie właśnie ust. Jedno z najsłynniejszych dzieł i najczęściej poddawanych rozlicznym interpretacjom malarza to uporczywość pamięci, inaczej nazywana miękkimi zegarami. W pejzażu okolic Barcelony, nadbrzeża katalońskiego, gdzie w Port Lligat artysta miał swoje mieszkanie wtedy i pracownię, stworzył jakąś taką senną przestrzeń wybrzeża z rozłożonymi jakby na powierzchni miękkimi zegarami. Na jednym z nich, takim właśnie zegarku jakby do kieszeni wsadzanym, znowu się mrówki kłębią, a charakterystyczną jakby dziwaczną formę przypominającą troszkę profil twarzy ludzkiej, widzianą wcześniej w masturbatorze, oglądamy też leżącą jakby na tej ziemi. Halucynacja częściowa, sześć zjaw Lenina na fortepianie. W pewnym momencie u Salvadora Dalego zaczynają pojawiać się wyraźne aluzje do rzeczywistości w jego czasach. Na przykład właśnie tu pojawia się portret przywódcy sowieckiego, twórcy rewolucji Włodzimierza Lenina, który jako emanacja świetlna na klawiaturze fortepianu występuje. Przeczucie wojny domowej to jedna z tych prac, które też mają ścisły związek z wydarzeniami rozgrywającymi się w tamtym czasie. 36 rok to początek wojny domowej w Hiszpanii wywołanej przez prawicę, której przywódcą był generał Franco. Wojny, która doprowadziła do wielkiej tragedii narodu hiszpańskiego, który na lata potem położył się cieniem na historii tego kraju w XX wieku. Salvador Dali przedstawia tutaj jak gdyby w surrealistyczny sposób dramat takiego właśnie wojennego działania. A to z kolei najbardziej chyba sławne dzieło, Płonąca żyrafa z 1936 roku. I cytat z Salvadora Dalego ma być jakby komentarzem do tego, co oglądamy. W teorii Freuda szuflada to rodzaj alegorii ilustrującej zahamowania, które wydobywają się z naszych szuflad. Ludzkie ciało jest pełne sekretnych szuflad, jakie tylko psychoanalitycy są w stanie otworzyć. No i rzeczywiście jakby takie przedziwne postacie manekinowate przesuwają się w tym pejzażu, mając pootwierane te szuflady, a podpierają je jakby protezy, kule. No i w głębi ta jakby ze świata snów wprowadzona w to wszystko płonąca żyrafa tytułowa. W takich pracach jak te można dostrzec pewne związki z przerażającymi obrazami okropności wojny, jakie stworzył na początku XIX wieku wielki hiszpański artysta Francisco Goya. Wojny, którą toczyła się w Hiszpanii z Francuzami, którzy wkroczyli do Hiszpanii i ją okupowali potem.
wojny, którą toczył głównie lud hiszpański, którym właśnie dochodziło do różnych bestialstw. Kuszenie świętego Antoniego II dzisiaj to dzieło z kolei Salwadora Dalego z 1946 roku, gdzie nagiemu ascecie na pustyni w suku właśnie, żeby go zwabić i skusić, przychodzą przedziwne bestie, potwory, jak słonie czy konie, które mają nogi komarów. Po wojnie Salwador Dali do swojej twórczości częściej wprowadza motywy religijne i mitologiczne. Tutaj mamy Ledę, która z łabędziem za chwilę odbędzie stosunek w tym właśnie surrealistycznym świecie. Ledą jest oczywiście żona artysty, czyli Gala. Tak samo ją rozpoznamy w Madonnie, którą oglądamy obok. Właśnie religijne elementy zdają się w tym okresie mieć szczególne moc oddziaływania na artyście, bo pojawiają się nader często w jego obrazach. Tu widzimy m.in. niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, która jakby z ziemi już w niebo wędruje. Oczywiście znowu jest nią, w tę rolę wciela się Gala. I ukrzyżowania. W niebie szybujące krucyfiksy, wizje, które tworzył Salwador Dali. Salwador Dali działał przez pewien czas w Paryżu, potem w latach 30. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie próbował w dużej mierze też z udziałem już wówczas poznanej i będącej w nim związku Gali promować swoją twórczość, by właśnie zacząć niejako odcinać od niej też kupony w postaci zysków finansowych konkretnych, co bardzo nie spodobało się Bretonowi i innym surrealistom, którzy uznali, że Salwador Dali sprzedał się po prostu komercyjnie i w związku z tym wykluczono go z grupy surrealistów, tej oficjalnie tworzonej przez Bretona. Ten jakby akt sprzeniewierzenia potwierdził jeszcze potem Dali, wracając do Hiszpanii, dogadując się z dyktatorem generałem Franco, który jakby dał pełnię możliwości kreatywnego działania Dalego w Hiszpanii. Pod koniec życia Salvador Dali postanowił zrealizować swoje dziwne marzenie i wizję o muzeum grobowcu. W rodzinnej miejscowości, gdzie przyszedł na świat, czyli Figueres, Dali dostał w prezencie stary, niewyżywany już wówczas budynek teatru i poddał go swoistej metamorfozie, wykorzystując pewne motywy pojawiające się w jego obrazach i tworząc jakby taką całościową wizję, którą potem oczywiście już konkretnie architekci wcielili w życie, stworzył to przedziwne muzeum z wielkimi jajami ustawionymi jak attyka na budynku. W tym to właśnie wnętrzu wyeksponowano bardzo wiele prac za Dalego, często specjalnie do tego muzeum jakby powtórzonych przez artystę. No i kiedy łazi się po tym całym budynku, w pewnym momencie można natknąć się na to, co teraz tutaj kursorem pokazuje. To jest grobowiec Dalego, do którego tam zresztą potem można z boku wejść po schodach i zobaczyć jego sarkofag. Dali jakby leży w muzeum, pozwalając, by po nim deptano, chodzono. Również Hiszpanem, tak jak Dali z Katalonii, był Juan Miró, kolejny wielki przedstawiciel surrealizmu, którym się teraz bliżej zaprzyjaźnimy. To jeden z najbardziej ciekawych i takich pozytywnych surrealistów, bo ile w większości tych dzieł dostrzegamy połączenie ironii, groteski z jakąś grozą i makabrą, to tutaj jest czysta radość i przyjemność w tym, co serwował ten twórca, bo była w nim coś, była jakby w nim spontaniczność i radość dziecięca, jakby zamknięta w dużym dorosłym ciele. Widzimy tutaj trzy jakby jego autoportrety z różnych okresów, gdzie właśnie widzimy, jak tę swoją twarz przekształca przy okazji fotografię pokazującą, jak wyglądał. K-
Karnawał Arlekina to wzorcowy przykład obrazu Juana Miró w postaci też takich dziwacznych jakby form żyjątek, tworów na poły przypominających zabawki albo jakieś przetworzone owady, które tworzą, zaludniają ten jego świat wyobraźni. I kolejny przykład właśnie charakterystyczny dla języka Miró. Cyfry i konstelacji w miłości do kobiety. Przeskoczymy jeszcze do innego kraju, gdzie się ten surrealizm bardzo dobrze i pięknie rozwinął, oczywiście w ścisłym związku z Francją. Tym krajem była Belgia, gdzie mamy dwóch wybitnych surrealistów. Pierwszy z nich nazywał się René Magritte. To właśnie przedziwne, bo pan wyglądał jak taki urzędnik państwowy meloników w garniturku pod krawatem, ubrany na czarno czy bardzo ciemno-szary strój, z twarzą taką jakby kamienną maską, ale w tym właśnie jakby wyglądającym jak urzędnik panu tkwiła jakaś niesamowita moc wyobraźni. Jego dzieła są szczególnie wyrazistymi przykładami tego właśnie zaburzania skojarzeń przestrzeni i rzeczywistości. Malowanie niemożliwego to malarz, który tworzy jakby w powietrzu wizerunek nagiej kobiety. Oczywiście odwołuje się to do słynnego mitu greckiego o Galatei i Pigmalionie, który właśnie wyrzeźbił, nie wymalował, co prawda, wspaniały posąg nagiej kobiety i się w niej zakochał. Na skutek cierpień artysty i błagań zlitowała się nad nim bogini Afrodyta i ten posąg ożywiła. Królestwo świateł to jakby zaburzenie naszego poczucia czasu. Z jednej strony mamy niebo pogodne jak w środku dnia z chmurkami, ale na dole panują ciemności nocy. Tu z kolei kochankowie próbują się do siebie zbliżyć, choć twarze mają winięte tkaninami udrapowanymi. Kochankowie. A to bardzo zabawny obraz, zatytułowany Powielanie zabronione. Jest to jednocześnie portret pana Edwarda Jamesa, który stanął przed lustrem i zobaczył swój tył, czyli ani w jednym, ani w samej postaci, jak i w jej odbiciu. Nie zobaczymy, jak naprawdę pan James wyglądał, bo jego twarzy nie widać. I też bardzo sławna, warta zapamiętania praca zatytułowana Terapeuta, którą tworzy klatka, co prawda uchylona, także za chwilę zamknięte w niej ptaki wylecą na wolność. Klatka, postać usiadła sobie na wydmie nadbrzeżnej, by w trakcie swojej podróży chwilę złapać oddech. No i idealny przykład właśnie owego zaburzania jakby przestrzeni poprzez konfrontowanie ze sobą rzeczy w różnych, jak gdyby z różnych kontekstów wyprowadzonych. Wartości osobiste to jakby wnętrze mieszkania, pokoju. Tyle, że tapety sugerują, że jesteśmy w otwartej przestrzeni, bo tapety to niebo z chmurami. Stoi tu stół, mamy dywany, szafę i przedmioty takie jak kieliszek, pędzel do golenia, grzebień czy mydło, zapałkę. I wszystkie one zostają jakby wyprowadzone z różnych jakby wymiarów, różnych wielkości, kompletnie do siebie jakby niedostosowanych i tworzących to zaburzenie jak gdyby tego naszego wyobrażenia o świecie. Już wiemy, bo kiedyś to pokazywałem w tym roku, Magritte eksperymentuje także i przetwarza dzieła wybitnych artystów z wcześniejszego czasu, na przykład słynny balkon Maneta, który teraz jeszcze nam wjechał wraz z jego pierwotną jeszcze inspiracją, czyli obrazem Goi, modli się na balkonie. Tu jest taka sekwencja, to pierwsze, potem Manet na podstawie Goi tworzy swój obraz, a potem na podstawie Maneta swój robi Magritte. I teraz już postacie na balkonie zamieniają się w trumny. A to słynne z kolei pani Recamier z dzieła Dawida, z portretu Dawida, zamieniona też w sarkofag. Paul Delvaux to już ostatni przedstawiciel surrealizmu, z którym się zakolegujemy jeszcze.
Też belgijski malarz, który stworzył swój własny świat. Znowu wraca nam Pigmalion, ale tym razem to Galatea tuli się do kamiennego, nagiego młodzieńca, próbując go jakby ożywić. Czy jej się to uda? Oczywiście artysta nie udziela odpowiedzi. W jego obrazach panuje przedziwny jakby nastrój, też jakby ze snu wyprowadzony, jak tutaj poczekalnia jakiegoś dworca z końca XIX wieku, z nagimi postaciami leżącymi czy przebywającymi w tym właśnie wnętrzu, tak jakby czekały na przybycie pasażerów, bo już właśnie tam w głębi widzimy, jak przy peronie pojawia się lokomotywa i wagony pociągu, który właśnie przyjechał nocą. Tu zatrzymamy się na moment, pożegnamy i do tej ostatniej części przejdziemy w następnym odcinku.